Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zorganizowało spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. Zaproszenie było okazją do rozmowy o tym, że rola kobiety w życiu publicznym jest ważna i że sama kobiecość dużo wnosi do relacji między ludźmi. Pierwszy raz tutaj goszczę na zaproszenie pana posła. Myślę, że oczywiście bardzo dobra inicjatywa. Każda okazja jest świetna do tego, żeby porozmawiać, podzielić wrażeniami, wymienić swoje doświadczenia. Myślę, że będzie to z dużą korzyścią dla każdej i każdego z obecnych na tym wydarzeniu. Często sobie zadajemy to pytanie, co kobiety wnoszą do życia publicznego? Co kobiety wnoszą? Wszystko, co mają najlepsze. Czyli wnoszą przede wszystkim swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swój zapał, energię, ale myślę, że też to, co jest ważne w codziennym życiu, czyli uśmiech i życzliwość. A ta kobiecość? Ale co to jest kobiecość? Trudne pytanie. Myślę, że każda z nas, jak każdy z nas jest inny, więc pewnie tą kobiecość też. I nie raz i nie dwa się zdarza, że ona te obyczaje łagodzi i może, mam nadzieję, czasami pomaga w załatwieniu niektórych codziennych, często niełatwych spraw. Jeżeli są bardzo aktywne, to starają się uczestniczyć w każdej dziedzinie życia publicznego. Nie tylko pomagać osobom, które potrzebują, ale angażować się w różnych organizacjach na rzecz dobra drugiego człowieka. I dla nich nie jest to ważne, ile to jest czasu, co tam trzeba dokonać czy zrobić, gdzie się po prostu poświęcić i wszędzie są tam, gdzie są potrzebne. Uważam, że bardzo. Kobiety angażują się bardzo dużo. Ja sama według siebie mogę powiedzieć. Przepracowałam 68 lat społecznie. To jest bardzo dużo, ale to jest dla mnie zaszczyt, że mogłam w dobrym zdrowiu udzielać się i pracować w różnych dziedzinach naszego życia miejskiego, miasta. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkoporan oraz Radnych Lewicy ma już długą tradycję. Co roku próbujemy spotkać się może z inną grupą kobiet. W tym roku spotykamy się z liderkami życia społecznego. Więc są to panie, które przewodniczą organizacjom pozarządowych, pełnią funkcje sołtysów, radnych, pełnią funkcje wykonawcze w administracji samorządowej, jak pani wójt, wicestarosta czy zastępca prezydenta. Po pierwsze chciałem przypomnieć paniom, że to święto nie narodziło się w PRL, tylko narodziło się w Stanach Zjednoczonych dzięki osobistej walce kobiet o ich prawa. Po drugie podziękować, bo to jest dobry przykład tego, że kobiety po pierwsze mogą w życiu publicznym wnieść wiele dobrego, po drugie ich rzetelność mówi o tym na przykład, że wśród 10 skarbników gmin, na 10 gmin jest 10 pań, które są skarbnikami, czyli tam, gdzie pieniądze również i rzetelność, uczciwość, to jednak kobieta ma pierwszeństwo. I po trzecie zachęci do dalszej aktywności, do tego, żeby były dobrym przykładem, żeby chciały również brać udział w tym życiu publicznym, między innymi kandydując w najbliższych wyborach do parlamentu i do samorządu, bo w Polsce mamy jeszcze w tej sprawie wiele do zrobienia. Są państwa takie jak Finlandia czy Szwecja, gdzie ponad 50% kobiet jest w parlamencie. U nas to jest ledwo 30%, stąd ten początek zachęcający. Mam nadzieję, że również będą chciały dalej jako swój przykład aktywności w życiu publicznym przekazywać innym paniom. W spotkaniu uczestniczyło około 60 pań aktywnych zarówno zawodowo, jak też społecznie.